Witam serdecznie z tej strony Net3End i zapraszam do kolejnego już odcinka z serii Devil May Cry 3 Special Edition, wersja PlayStation 3. Cóż, zaczynamy misję drugą. I już uzbieraliśmy trochę orbów. Oczywiście co do jeszcze właśnie tych styli, to tutaj kwadratem możemy podejrzeć sobie informacje. Też tak widzicie, powalczyłem trochę sobie z tym stylem Trickster i z 30 tysięcy punktów doświadczenia już zdobyłem 1554 i mam tutaj akcję, które mogę na poziomie pierwszym wykonać. Oczywiście, jeżeli ten pasek się zapełni. Czyli dojdzie do tych 30 tysięcy, tak sądzę, to będę już mógł używać akcji poziomu trzeciego. Na daną chwilę mam wall hike, czyli po prostu odbijania się od ścian. Czyli mogę się jakby odbić od ściany, tak? Czyli mogę się jakby przyczepić do ściany, tak? I dash. Czyli to, co widzieliśmy, po prostu odsuwam się szybkim takim susem. I na, jak na pierwszy level, to są jedyne akcje. Tak samo możemy podejrzeć tutaj akcje z stylu Swordmaster, czyli bardziej nacisk kładzie na walkę mieczem. I tu są po prostu dodatkowe akcje Rebelliona, bo w tej chwili tylko Rebelliona mamy, nie mamy jeszcze innych tutaj broni białych. I mamy, że możemy w powietrzu wcisnąć kółko i mamy jakiś taki taką akcję, że możemy ciachać sobie w powietrzu i prop shredder, czyli robimy tak jakby, ja wiem, coś podobnego do DMC Devil May Cry, taką szatkownicę. Po prostu no, to szatkownica chyba raczej będzie takim najbardziej odpowiednim, sensownym wytłumaczeniem tej akcji. Gunslinger, czyli kładziemy nacisk bardziej na strzelanie. I pod kółkiem... Ja. Chciałem... informacje zdobyć, tak, czyli pod kółkiem mamy bardzo szybkie strzelanie, mamy charge shot, czyli ładowany strzał i możemy po prostu strzelać do dwóch przeciwników jednocześnie. No i Royal Guard, czyli nacisk bardziej na jakby, tak jakby można powiedzieć, parowanie i bloki. Czyli możemy na przykład block and charge, czyli to tak jakby kontra. Czyli blokujemy i ładujemy ten atak i... z wciśniętym R1
jakby robimy kontrę, czyli ten ładujemy najpierw jakby energię i później ją uwalniamy i mamy takie jakby taki blok i kontrę. Ale to już jest troszeczkę dla doświadczonych bardziej. Ja tam, szczerze mówiąc, szczególnie nigdy tym Royal Guardem nie walczyłem za bardzo. Bardziej stosowałem uniki. To jednakże walczyć z Royal Guardem, no to trzeba troszeczkę bardziej mieć umiejętności i też wyczucie czasu. Odpowiedni timing. Cóż, może na razie skorzystamy sobie. Może na razie na początek z Trickstera. Będzie nam potrzebny w tej misji. To na razie nie mamy nic, żadnych innych broni. Akcje możemy sobie wykupić. I tak, czyli na początek drive. Tu tak średnio najeżdża Archaic na pewno. Z tym, że one już tak relatywnie już kosztują po 10 tysięcy. Archaic to jest już 20 tysięcy. Czyli taki podwójny skok. Na razie wykupimy sobie Stingera. Będzie nam przydatny, bardzo przydatna akcja. Tak, i tu już wskoczył na level 2 i chyba level, to nie wiem, czy tam jest do poziomu trzeciego, czy do drugiego. I on już tutaj, jak widzicie, już kosztuje 10 tysięcy, czyli za każdym razem po prostu się zwiększa. Możemy sobie ulepszyć damage broni. Tak jak tu zresztą jest napisane, Rises Max Firepower, czyli po prostu no, zwiększa damage. Tych pistoletów 5000 orbów kosztuje. No i startujemy następną misję. Też na początku te filmiki będą troszeczkę dłuższe, ponieważ będę wyjaśniał parę rzeczy. Już później dam sobie spokój z wyjaśnianiem i już będę prowadził normalną rozgrywkę. Tak, i takie parę wątków humorystycznych się tutaj przewija. No i niestety ekranów ładowania nie da się pominąć. Ponieważ, cóż, nie instaluje się to na dysk twardy, tylko wszystko czyta z płyty. High time, czyli odbicie odbicie jakby od tyłu. Czyli taki robimy zamach. I mamy hold down, czyli po prostu z wyskoku i z wyskoku wciskamy trójkąt i po prostu Dante ciacha jakby od dołu, czy nie od dołu, w sumie od góry. No, tłumaczenie tego to w sumie tutaj możecie sobie przeczytać, jak to wygląda.
To jest właśnie ten tutorial, czyli tłumaczy nam wszystko jak chłop krowie na rowie. Przepraszam, że ja się tak zacinam, ale cóż, lecę jakby na żywca i niestety nie wszystko mogę tutaj przetłumaczyć w tak szybkim tempie. Tutaj mamy ukrytą gwiazdkę. Malutką, tu już jest taki podział na Vitalstar S i L. W sumie tak samo jak w dwójce, czyli na takie mniejsze gwiazdki, które tam troszeczkę nam uzupełniają pasek. Są L-ki, czyli są duże. To jest właśnie Stinger. To jest właśnie ta druga akcja. Ta pierwsza akcja to jest właśnie takie wybicie do góry. To jest jakby bilion ukłuć. No, to jest taki przeciwnik, który musimy do niego strzelać. Oczywiście kamera jest tutaj no nie za bardzo. Jest ona trochę ruchoma, ale tutaj możemy rolować na boki, odskakiwać do tyłu, czyli tak jakby salta robić. No właśnie, rolujemy na boki. Możemy wykorzystać tego bombiarza, kiedy przeciwnicy są tuż obok siebie, możemy po prostu do niego postrzelać i przy wybuchu zadaje też obrażenia innym. No tu mamy jakby pierwszego bossa, taki jakby mini boss. Uważać na jego kosę i też na jego szarże. A. On w odpowiednim momencie trzeba po prostu go uniknąć. Raczej jest taki prosty boss. Bardziej na mini bossa nie on wygląda niż na normalnego, prawdziwego bossa. No a tutaj znowu stenki prerenderowane. No to będę na tym samym silniku. Z tym, że z jakiegoś powodu, no niestety nie jest to renderowane w
na tym silniku. To dziwne, bo część cutscenek jest renderowane na bezpośrednio, a część jest właśnie prerenderowana. Widocznie po prostu na ten sam silnik po prostu renderuje jakieś takie akcje, które no niestety nie da rady. Nie dało rady wtedy zrobić. Zdecydowano się po prostu na prerenderowane scenki. Jakieś takie proste scenki, no to renderowane są właśnie na bezpośrednio na silniku. Nie są to prerenderowane sceny. Widocznie po prostu jakieś scenki, które jakieś są bardziej skomplikowane, no to są prerenderowane, a jakieś takie dużo prostsze do wykonania na silniku, no to są renderowane w czasie rzeczywistym. No i czas jest na D oczywiście. Tak, żeby inaczej. Także tak jak mówię, ja nie będę tutaj żyłował wyników. A też nie będę kończył misji w 15 minut. Będę raczej trzymał się schematu gdzieś pół godziny, góra 40 minut. 30-35, nie, tak jak mówię, maksymalnie 40 minut. Nie chcę robić jakiejś kobyły. Bo to się faktycznie źle ogląda, jak jest godzina czasu. Powiedzmy, godzina czasu jeszcze jakoś ujdzie, ale też czasami jak oglądam coś na YouTubie, no to już jak jest 2 godziny, to już po prostu jest troszeczkę męczące. Wolę bardziej dzielone na odcinki. No i cóż, zaczynamy jakby następną misję. Gdzieś może dobrniemy. Powiedzmy do końca tej misji, to już chyba będzie koniec odcinka, bo niektóre misje naprawdę są bardzo krótkie, rzędu minuty, dwóch, czasami 5 minut, także... I come well. Doesn't it excite you? The Timon the Gru has revived. The Great One. Oczywiście no troszeczkę się tutaj powtrącam do cutscenki, ponieważ są napisy, także mniej więcej będzie wiadomo, co kto mówi. No cóż, tekstury są poprawione, ale tak jak w przypadku to w pierwszych dwóch części, no to niektóre postacie mają lepsze tekstury. Tła niekoniecznie mają lepsze tekstury. Tekstury są takie same. Niektóre chyba tekstury postaci są w wyższej rozdzielczości. It is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true. No ale niestety kanciastość postaci, no to daje tutaj się we znaki. No to jest jednak grafika z PlayStation 2 podniesiona. W sumie rozdzielczość jest tylko podniesiona do 720p. Zwiększone trochę tekstury są. Ale tak poza tym ta gra nie zmieniła się od czasów PlayStation 2. Poza takim leniwym remasterem, które jakiś czas temu studio Bluepoint się takim pałało. Takimi leniwymi remasterami, czyli po prostu podciągnięcie rozdziałki i tam troszeczkę w eksponowaniu bardziej tekstur lepszych.
zwiększenia rozdzielczości tekstur, ale też nie wszystkich. No więc cóż, może troszeczkę razić już ta rozdzielczość tekstur. Ale cóż, jakby to tak porównać. Porównać to do tak zwanych PC-towych portów, nie portów, wersji, to no cóż, wyglądało to tak samo. Po prostu wersje na PC-ta niektórych gier w tamtych czasach po prostu tak działały, że miały troszeczkę zwiększoną rozdzielczość, bodajże do 800x600 albo nawet i 1024x768. I cóż, no i w niektórych przypadkach po prostu tekstury były troszeczkę zwiększona rozdzielczość tych tekstur i nic poza tym, i była po prostu zwiększenie rozdzielczości, podbijanie rozdzielczości przez sam silnik gry, renderowanie. No konsole niestety, PlayStation 2 no, nie było jakimś tam potworem wydajnościowym. Większość gier chodziło w 30 klatkach, tylko niektóre tytuły lub tytuły wymagające po prostu 60 czy tam 50 klatek, bo były dynamiczne, dynamiczna rozgrywka była, no to niestety cięto po prostu grafikę kosztem niestety wydajności, no ale no, do dzisiaj się w sumie tak robi. I cóż, trochę orbów żeśmy uzbierali, czy nie? Zaraz zobaczymy. No trochę tych orbów jest, ale jakoś nie za specjalnie dużo. Może tym razem troszeczkę zwiększymy sobie nasz damage pistoletów, żeby tak w miarę wyrównane to było. I tutaj tak jak widzimy, zwiększa się już nam powoli ten pasek. Jeżeli będziemy częściej korzystać powiedzmy z Trickstera, no to on będzie bardziej się powiększał. To jest taki jakby element doświadczenia, chociaż to jest bardzo uproszczony element. To nie jest może coś w stylu action RPGa, ale ma takie proste, bardzo proste elementy zdobywania doświadczenia w czterech stylach, no, ale po prostu czym dłużej walczymy tym stylem, tym po prostu zwiększa się ten pasek jakby doświadczenia i później przy zwiększeniu się poziomu na drugi, na trzeci, no to już dostajemy coraz więcej akcji do wyboru. I tym razem może sobie Swordmasterem powalczymy. Oczywiście możemy to zmienić przy starcie misji lub też w sklepiku. Akcji na razie nie możemy wykupić. No i start misji. No i tu tak jak mówię, ten przycisk akcji, no to właśnie coś takiego. A tu możemy po prostu w powietrzu. Mamy takich przeciwników, którzy z daleka do nas strzelają. Tak, tu jest kolejny kick jump. Czyli po prostu skaczamy po ścianach, przytrzymujemy się ściany i możemy doskoczyć na przykład do innych. A, teraz tu się wróciłem bez sensu. Tam możemy strzelać do tych przeciwników. Oczywiście podstawowe akcje zawsze są takie same. Tutaj możemy właśnie takiego. Ej, au. Oni może nie zadają jakichś. Przepraszam. Nie zadałem jakichś obrażeń sporych, ale dobrze by było się ich pozbyć.
pierwszej kolejności. Oni są słabi, ale nadrabiają po prostu tym, że strzelają do nas z odległości, dosyć sporych. No jak wiadomo, no pistolety tu nie są jakąś główną bronią, więc właśnie taką szybkownicę jakby robimy, ale nie możemy robić takich uników. Zaraz tutaj zginę. Ale no tak. No i się właśnie głupi respawn przeciwników. Nie wiem, jak to jest z wyrzucaniem zielonych orbów przez przeciwników, czy to jest randomowo, czy nie. Czasami to jest randomowo, a czasami nie. Au. No i teraz tylko... No, jesteśmy na jednym ekipie. Także zlamiłem trochę tutaj. Ale postaram się już teraz nie lamić. Skupić się na rozgrywce. Możemy wykorzystać beczki. No, ciągle musimy mieć na uwadze tego tutaj. Mamy spory respawn. Jeszcze musiałem oberwać. Że ten respawn tych przeciwników jest dosyć spory, jak widać. Mikrofon też nie jest jakiejś super jakości, więc może być słychać kliki, klikanie pada. Ale cóż, jak na razie muszę się zadowolić tym sprzętem, jaki mam. I tu jest wytłumaczone, co to są Blue Seals i Red Seals, czyli przyblokowane. Czyli te niebieskie to są to są jakieś takie zagadki jakby, układanki. A takie czerwone zablokowane drzwi, czy też jakieś tam pomieszczenie, to po prostu musimy załatwić przeciwników. Wtedy się odblokuje. Natomiast niebieskie, no to są właśnie, że musimy jakąś tam zagadkę prostą rozwiązać. Oczywiście tu możemy sobie porozwalać różne rzeczy. Tak, i tutaj
No oczywiście jak chłop kurowie narobie nam wszystko tłumaczy, co, jak, żeby zaglądać we wszystkie miejsca i tak dalej. Możemy porozwalać beczki. Tutaj w tym miejscu ta trzecia beczka zawsze ma zielonego orba. No najpierw sobie porozwalamy. Wszystko co możliwe, żeby uzyskać jak najwięcej orbów. A ta zagadka jest bardzo prosta. Tutaj mamy takie koło, jakby. Po prostu naparzając to kółko, zapalają nam się płomienie. Jak się wszystkie zapalą, no to odblokuje nam to tutaj przejście. Także zagadki raczej w Devil May Cry są bardziej proste, takie najprostsze, jakie mogą być. Jest bardziej gra nastawiona na akcję. I tutaj mechanika znana z dwójki, czyli możemy sobie przełączać bronię. Możemy tak samo przełączać sobie tutaj naszą broń białą. Tylko najpierw musimy wyekwipować ją po prostu w menu, w sklepiku lub też na początku misji. Możemy sobie dobrać odpowiednie bronie do odpowiednich misji. I tak jak tutaj mamy tylko dwie możliwe bronie, więc L2 służy do przerzucania między dwoma wybranymi przez siebie brońmi. Czyli broń palną. A R2 z kolei to jest na miecze. Czy też na Devil Arm, które sobie tam wyekwipujemy. Cóż, doprowadźmy już tę misję do końca. Tak, tutaj bzdury dotyczące kamery, że można ją obracać na boki i to w sumie ty. Coś mi tutaj przerwało. Cięcie mi zrobiło samo z siebie. Całe szczęście mam ustawione tak wideo, że się nie zepsuło. Także kontynuujemy już. Mam nadzieję, że mi się już takich rzeczy nie będzie działo. A kolejny tutorial o punktach stylu, czy tam też, no, można to tak nazwać, punkty stylu. Przeciwnicy to już są troszeczkę mocniejsi. Lanić niemiłosiernie. Już pozbieramy wszystko, co możemy. Jak największą ilość orbów.
tutaj, czy nie? Nie, nie. Albo i tu. No i teraz to się trochę zgubiłem. Pomyślmy. Tak. Czyli dobrze było. To mamy tą całą wieżę Temenigru. I po tej wieży głównie będziemy się poruszać. Kryształy, kryształ znaczy się, daje nam orby. Tutaj nie trzymuję się. Czemu nie mogę się ja dostać tam? No, dalej. Tak, i teraz. O, w końcu. To mamy fragment niebieskiego orba. I standardowo, jak zbierzemy 4, to nam się zrobi cały. To są takie, takie jakby figurki, czy jakieś posągi. Musimy zdobyć jak najlepszą rangę, żeby rozwalić, czyli musimy używać różnych wszystkich kombinacji kombosów, jak największą. Wtedy nam się pasek powiększa i jeżeli dostaniemy na przykład, nie wiem, na A czy na B, to zależy już jaka. Oczywiście, czym dalej w misjach, no to rangi się zwiększają. Na przykład będziemy musieli nabić na jakimś posążku na S, co nie będzie łatwe. I do tego różnymi brońmi, więc każdy taki posążek no, na różną broń działa. Czyli na przykład na, powiedzmy, jak będzie na jakimś inną broń, a my będziemy mieli rebeliona, no to rebelion nie będzie działał, będzie się odbijał. I nie będziemy w stanie. Zadać mu obrażeń. Tak, tak, tak. To już tak jak już wcześniej wyjaśnienie sklepiku. Może nam się tutaj powoli pasek zwiększa. Może powracamy teraz do Trickstera. Akcje. Mamy prawie 10 tysięcy. Na naszego Stingera. Oczywiście tu też mamy po 10 tysięcy. Już na shotguna. Shotgun już jest troszeczkę lepszy, więc już od razu ma. Na poziom wyżej już ma 10 tysięcy, więc tutaj już decydujemy, albo pakujemy w broń palną, albo pakujemy w akcję. Tu będziemy mieli chyba pierwszego takiego bossa z prawdziwego zdarzenia.
miasto Cerber. Cerberus. Wow. I've never seen a talking mutt before. You know, in a dog show, you'd definitely take first place. You love me? You would make a mockery of me? Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm! It's showtime. Mamy za wiele tych akcji. Tak to nie zginę, a mamy za mało życia. Sobie odmawia taką lodową zbroję. Padłem. No, w końcu mi się udało. Trochę to trwało, ale...
Tak, i te nazwy tych bossów i broni są takie same, ponieważ to są ich dusze. I dostaliśmy jakieś takie nunchako. Czy coś w tym stylu. Lodowe nunchako. Tak, i teraz możemy sobie zmienić. Czyli... R2 zamieniamy sobie, czyli takie... No, dosyć ciekawa broń. Także tak widać, no trochę mocno przegięte są te sceny. No i mamy koniec misji. W końcu. No, damage tu spory. Także cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.